Cześć moi drodzy, dzisiaj wymienię 10 kłamstw religijnych, które psują obraz Boga i niszczą doskonałe dzieło Jezusa w naszym życiu. Pierwsze ja bym nazwał tak, Bóg liczy punkty, czyli robi listę i sprawdza ją dwukrotnie, żeby się dowiedzieć, kto jest grzeszny, a kto jest grzeczny, kto jest mu miły, kto jest mu niemiły. Natomiast w 1 Koryntian 13,5 jest napisane, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Tutaj trzeba przetłumaczyć, nie pamięta nic złego. Bóg nie pamięta nic złego. On nie liczy twoich punktów i nie ma notesu z notowaniami twoich upadków. 2 Koryntian 5,19 to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednanie. My wierzący mamy powierzone słowo pojednanie, które polega na tym, że mamy iść i ogłaszać pojednanie z Chrystusem i każdy, kto uwierzy, twoje upadki przez Niego nie są zaliczane. Drugi punkt. Bóg jest na ciebie zły. I możesz często słyszeć, jasne, że Bóg ciebie kocha. Bardzo ciebie kocha. Ale też czasami jest na ciebie zły. Musisz jakby balansować, równoważyć Jego dobroć z Jego surowością. Na pewno słyszeliście takie teksty. Brzmi to biblijnie, natomiast w 1 Jana 4,16 czytamy, Bóg jest miłością. A 1 Jana 4,18 mówi, w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Bojaźń drży przed karą. W miłości nie ma tej bojaźni, dlatego że o jakiej miłości tu jest mowa? O miłości Boga względem ciebie. Bóg ciebie kocha. I On nie zamierza ciebie ścigać, ponieważ całe potępienie spadło na Jezusa. I w stu procentach kara spadła na Jezusa. I Charles Spurgeon, bardzo znany kaznodzieja z Londynu, powiedział kiedyś tak, że jak Pan mógłby ukarać dwukrotnie za jedno przestępstwo, jeśli Chrystus wziął moje grzechy i stał się moim zastępcą, nie ma dla mnie gniewu Bożego. Amen. Trzecie, Bóg ciebie karze. I często słyszymy, Bóg biczuje swoje dzieci, a resztę pali. Już powiedziałem wcześniej, Bóg przyjął całą karę na siebie. I Hebrajczyków 1,3, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Ten werset opisuje, że Bóg jest, Jezus jest odblaskiem i odbiciem istoty Bożej. Tak jak Jezus nie uderzył, nie ukarał, nie ubiczował, nie zgodził się na kamienowanie kogokolwiek z tych grzeszników, których spotkał. Tak samo dzisiaj Jezus na to się nie zgadza i tak samo Bóg na to się nie zgadza. A Jezus jest odbiciem swojego Ojca. Czwarta myśl. Bóg sprawia, że jesteś chory, aby ciebie czegoś uczyć. Bóg dał ci tę straszną chorobę, żeby kształcić twój charakter. Ale ta myśl jest jakby wyjęta z powtórzonego prawa 28, tam gdzie są wymienione przeróżne choroby. Kiedy ktoś jest nieposłuszny, to te lub tamte choroby spadają na człowieka. No właśnie, nieposłuszny, żeby kształcić charakter, spadają na człowieka. Czyli żywcem wzięta myśl ze Starego Testamentu, nauczanie sprzed krzyża, kiedy jeszcze nie została poniesiona ofiara za nasze grzechy, to jest Stare Przymierze. To są Stare Przymierze, które dzisiaj już są nieważne, nieaktualne. Bóg nas tak nie uczy i Bóg nie używa chorób, żeby nas uczyć. Religijni mówią, Bóg używa choroby, żeby nas kształcić, a apostoł Piotr powiedział, że nasze choroby wziął na siebie. I Izajasz to mówi, tak? Poniósł nasze choroby, poniósł nasze ciężary, wziął to na siebie, współcierpi razem z tobą.
żeby Ci ulżyć, żeby Cię podnieść i umocnić. Punkt piąty. Bóg daje, Bóg zabiera. O, Twoje niemowlę umarło, bo Bogu był potrzebny aniołek w niebie albo coś w tym rodzaju. Nie, Bogu nie są potrzebni aniołowie w niebie. One już są stworzone na początku świata. Wszystko jest doskonale policzone. To diabeł przychodzi, by kraść, zabijać, mordować i niszczyć. Ojciec w niebie jest dawcą. Dawcą dobrych rzeczy, dawcą miłości i błogosławieństwa. Często ludzie w pobożności swojej próbują cytować Hioba, jego historię, że Hiob to, Hiob tamto. Zobaczcie, jak on cierpiał sprawiedliwy, ale wciąż pamiętajmy, wtedy jeszcze szatan miał dostęp do tronu Bożego, wtedy jeszcze nie było krzyża, wtedy jeszcze nie było zbawienia, zbawcza moc, usprawiedliwienie jeszcze nie działała i Hiob też miał niepełne rozumienie Boga, bo pełne rozumienie prawdy o Bogu przyniósł Jezus Chrystus. To Jezus objawił łaskę i prawdę. Jana 1,17. To nie Stary Testament objawia prawdę o Bogu. Stary Testament objawia cząstkową prawdę. Pełnię prawdy o Bogu objawił Pan Jezus Chrystus. I Rzymian 11,29 mówi tak. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Powołał Ciebie do zbawienia, dał Ci dar zbawienia i ten dar jest nieodwołalny. Szósta myśl. Bóg może Ciebie odrzucić. Zobacz, gałęzie dołamuje bezowocne. Musisz owocować, musisz się starać, by się utrzymać w tym. Musisz pokazać owoce swojego życia. Musisz udowodnić, że już jesteś wierzącym. Musisz udowodnić, że jesteś tym Bożym dzieckiem, prawdziwym, świętym, uświęconym, działającym na rzecz Królestwa Bożego itd., itd., itd. Ale Bóg nie dołamie trzciny nadłamanej, tym bardziej nie odłamuje bezowocne gałęzie, tak jak jest napisane w Ewangelii Jana 15. O tym mam kilka odcinków, gdzie tłumaczę o tych gałęziach odłamanych. Mam bloga takiego pisanego, poszukajcie Andrzej Stepanów blog i tam też jest na temat tych odłamanych gałęzi. Może dam to, udostępnię to w opisie, ten artykuł. Nie będę dłużej nad nim się teraz rozwodził, nie wiem, dobrze to powiedziałem, nie wiem. Pamiętaj, że w Chrystusie jesteś w 100% zaakceptowany ze wszystkimi swoimi wadami i brakami. I tak jak już powiedziałem w Rzymian 11:29, że Bóg Ciebie nie może odrzucić, nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Zbawienie i Twoje wybraństwo, to, że jesteś wybrany, jest darem, Bożym darem, nie Twoją zasługą. Siódme kłamstwo. Boga można przekupić, czyli daj, udowodnij, nie wiem, daj dużą sumę pieniędzy, wtedy On Ciebie na pewno pobłogosławi, zrób coś wyjątkowego i wtedy On Ciebie na pewno pobłogosławi. To wszystko robi z naszego ojca jakiegoś handlarza, takiego cynicznego handlarza, który czeka na jakiś Twój datek, żeby Ciebie miłościwie pobłogosławić. Efezjan 1,3 mówi: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Już jesteś ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, bez żadnych warunków. Warunkiem jest wiara w Jezusa, że Ty wierzysz w Niego. Naprawdę wierzysz, wtedy wszystko to masz. I jeszcze jedna myśl. Takie kłamstwo, ósme kłamstwo, taka kolejność, podprogowe. Ono nieczęsto mówi się wprost, ale Bogu nie można ufać. O tym już powiedział szatan w raju, rozmawiając z Ewą. Czy naprawdę Bóg powiedział, że tak i tak, bo tak naprawdę to nie do końca jest tak. Więc zsianie nieufności wobec Boga. I ono mówi de facto, że wszystko zależy od Ciebie, że Ty musisz się postarać. Jeśli pościsz, modlisz się, dajesz i robisz sto innych rzeczy, to wdrapiesz się na drogę
wprost do tronu Bożego i w końcu nawet może usiądziesz na tym tronie, bo ty po prostu poprzez swoje starania osiągasz to, żebyś sam o sobie pomyślał potem, że jestem całkiem niezły, zasiądę na tronie Bożym, bo zobaczcie, w jaki cudowny sposób osiągnąłem zbawienie i doskonałość. A Filipian 1,6 mówi: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jezus rozpoczął to dobre dzieło i On dokończy to dobre dzieło. My nie trwamy w Jezusie w oparciu o własne, o swoje obietnice. My trwamy w Bogu na podstawie Jego wspaniałych i doskonałych obietnic. Amen. Bo 9 kłamstwo brzmi tak: Bóg tak naprawdę ciebie nie kocha. Wściekły Bóg, który liczy punkty, każe cię trudami, przeprawia cię o chorobę i grozi odrzuceniem cię na bok. To nie jest Bóg miłości, ten opis. Tak naprawdę taki Bóg to jest idol stworzony przez nasze myślenie na nasz własny upadły obraz. Tak samo jak my gdzieś w perwersyjny obraz myślimy może o innych ludziach albo o sobie i sami jesteśmy niestali, niestabilni, to my tak samo widzimy Boga, który miotają huśtawki emocjonalne, który raz jest taki, raz taki. Bóg jest stabilny, On jest stabilnie kochający i stabilnie błogosławiący. To szatan nieustannie znajduje w tobie braki, winę i ciebie potępia. Bóg tego nie robi. I prawda tak naprawdę jest zapisana w Ewangelii Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg umiłował świat, to nawet nie jest napisane umiłował wierzących, tylko umiłował tych grzeszników, a co dopiero ty, który już wierzysz. Ostatnie, 10 kłamstwo, które dzisiaj wymieniam. Oczywiście nie wszystko wymieniłem, może być dużo więcej różnych rzeczy, ale 10 kłamstwo brzmi: ty nie słyszysz Boga. Bo żeby słyszeć Boga, musisz być święty, doskonały i wtedy będziesz słyszał, rozumiał. To jest nieprawda. W Ewangelii Jana jest napisane, że owce moje słyszą mój głos. Jeśli jesteś owcą Jezusa, co to znaczy? Czy przyznajesz się do Jezusa? Tak, Jezus jest moim Panem, Jezus jest moim pasterzem. To ty zawsze usłyszysz Jego głos. A nawet przypomnijmy sobie Kaina, który zgrzeszył jednym z najcięższych grzechów na kuli ziemskiej. Zabrał życie własnemu bratu. Abel zginął z jego ręki, a Bóg przyszedł do Kaina i z nim rozmawiał. I Kain go słyszał, będąc w tak ciężkim grzechu. Jana 10,4: gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Wierzący w Jezusa jest usprawiedliwiony i znasz głos Jezusa. Czytasz Biblię, słuchasz nauczeń o Jezusie. Ty wiesz, jak brzmi głos Jezusa. Cichy, spokojny, nieraz trzeba poczekać kilka dni, nieraz kilka tygodni. Ten głos będzie się powtarzał i on będzie cię prowadził w twoich trudnych sytuacjach. Nie załamuj się, dalej bądź wierzący. I pamiętaj, religia zasług i uczynków, cielesna religia, demoniczna, szatańska religia narzuca na ciebie jarzmo, które ciężko jest dźwigać. Bóg dał ci zbawienie i zabrał wszelkie ciężkie jarzmo. Jezus powiedział: moje jarzmo jest lekkie. To znaczy, że kiedy jesteś w jarzmie Jezusowym, a polega to na tym, że zawsze w tych jarzmach chodziły pary przede wszystkim. Jest dorosłe zwierzę i młodsze. I to dorosłe, silniejsze, jakby w ten sposób uczy młodsze, jak się zachowywać. I młodsze bardzo długo tego w ogóle ciężaru nie czuje. A my zawsze jesteśmy tym młodszym bratem. Jezus dźwiga ciężar, a my po prostu idziemy ramię w ramię z Nim, aby zwyciężać na każdej ścieżce życia. Niech cię Bóg błogosławi i prowadzi. Pamiętaj, by subskrybować, zalajkować, napisać jakąś swoją myśl, może coś nie powiedziałem do końca. I niech Bóg cię błogosławi jeszcze raz, potężnie i obficie. Amen.